Dzień dobry. Dzisiaj witamy Państwa z warszawskiej księgarni, z warszawskiego klubu podróżniczego Południk Zero. Jest miejsca, w którym właściwie codziennie opowiada się o świecie, opowiada się o różnych krajach, przedziwnych, mniej lub bardziej znanych. Ja dzisiaj z wielką przyjemnością będę mógł rozmawiać z Katarzyną Dębicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Będziemy właśnie mogli rozmawiać o Kubie. I oczywiście to jest zgroza, że nie znają Cię wszyscy w Polsce, bo powinni moim zdaniem, ale powiedz, czym się zajmujesz? Jestem, tak jak powiedziałeś, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, latynoamerykanistką, bo jest to powołanie tak naprawdę. Latynoamerykanistyka to jest, tak jak powiedział jeden z filozofów latynoamerykańskich, Horacio Ruti Gilbert, że jest to militancja, czyli powołanie. Obowiązek też. Obowiązek, tak. Geografem i politologiem, także zajmuję się wielodyscyplinarnie, z różnych stron, z różnych perspektyw patrzę na Amerykę Łacińską, a szczególnie bliska jest mi Kuba. No to oczywiście, że tak, ponieważ jak tylko coś się dzieje w tej części świata, jak tylko coś się dzieje na Kubie, coś się dzieje w regionie, to natychmiast Katarzyna Dębicz pojawia się w mediach, pojawia się choćby w Radiu Tok FM i opowiada różne rzeczy, wyjaśnia zdumionym dziennikarzom, że to troszkę wszystko inaczej wygląda niż naprawdę. Staram się. Dlatego my też początkowo chcieliśmy rozmawiać o troszkę innych rzeczach, bo mamy też w planach opowiedzieć Wam o pewnych historycznych momentach, które wpłynęły bardzo silnie na teraźniejszość, na codzienność, na dzisiejszość Kuby, na dzisiejszy dzień Kuby. Ale w związku z tym, że dzieje się bardzo dużo w tej części świata i wielu też internautów nas pyta, czy na tą Kubę warto jechać, czy można jechać, czy tam jeszcze jest paliwo, czy już go nie ma. Ja chciałbym Cię zapytać o taką rzecz. Co się wydarzyło? Co takiego zrobiła Kuba, że po okresie ocieplenia wyraźnego, prawda, bo i Barack Obama był w Hawanie, bo i wreszcie ambasada została Stanów Zjednoczonych, proszę, bo Kuba to też Ameryka, Stany Zjednoczone otwarły ambasadę w Hawanie, zaczęły zawijać te ogromne statki do portów na Kubie, pojawili się amerykańscy turyści, którzy wreszcie mogli tą Kubę odwiedzić i nagle jest koniec. I nagle jest znowu, no, blokada? Blokada zawsze istniała, albo nazwijmy to, jedni nazywają to embargo, drudzy blokadą, w zależności od perspektywy, tak? I z miejsca, z którego patrzymy na to, co dzieje się w relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Kubą. I ja myślę, że nie jest właściwe zapytanie, co zrobiła Kuba, tylko tak naprawdę, co zadziało się w Stanach Zjednoczonych i w relacjach między Kubą a Stanami Zjednoczonymi i trzeba patrzeć troszeczkę szerzej na kontekst, czyli co zadziało się również w Ameryce Łacińskiej, bo ochłodzenie relacji między Kubą a Stanami Zjednoczonymi przypada tak naprawdę na moment bardzo trudnej prezydentury, jaką jest prezydentura Donalda Trumpa. Tak. Trudnej nie tylko ze względów politycznych, wewnętrznych, czyli tego, co kreuje Donald Trump, tak, i co serwuje samym Amerykanom, nazwijmy to, jako obywatelom Stanów Zjednoczonych, ale również jest trudnym partnerem w relacjach handlowych, i tutaj mam na myśli relacje handlowe Stany Zjednoczone-Chiny, tak, ale również jest trudnym i dosyć wymagającym partnerem, bo to chyba w tych kategoriach trzeba również patrzeć, wymagającym jako polityk konserwatywny i republikański, tak? No bo czy to jest w ogóle tak, że tak jest ta sytuacja, że Kuba znowu stała się, jest w ogniu i jest odprysk tej wojny gospodarczej z Chinami, które są to na jest, Kubie, znaczy, są w Wenezueli. To z pewnej, na pewno, ale też mamy zwrot ku prawicy w momencie, kiedy Trump dochodzi do władzy, tak? To znaczy pewne tendencje ujawniają się prawicowe w rządach, w polityce państw Ameryki Łacińskiej, a głównie tych największych, przepraszam, gospodarek, czyli Brazylii, Argentyny, które w okresie odwilży relacji Kuba ze Stanami Zjednoczonymi odgrywały ważną rolę dla gospodarki kubańskiej. Wystarczy wskazać, Brazylia zainwestowała 800 milionów dolarów w rozwój Puerto Mariel, czyli tej strefy, tego portu, tak, portu, który jest dzisiaj uważany przez
Rząd Kubański za strategiczne przedsięwzięcie w rozwoju gospodarczym Kuby. Ale on by chyba też by bardzo mocno wpłynął na całą sytuację w regionie, prawda? Bo on też by stanowił zagrożenie dla portów w Stanach Zjednoczonych. Tak, w takiej lokalizacji jest ten port, to jest bardzo nowoczesny. Port, który ma wejście głębokie, tak? To znaczy to są tak bardzo dobre dla tych dużych statków post-Panamax z dużą ładownością kontenerowców i jest w stanie obsłużyć statki, znaczy być zagrożeniem czy też konkurencją. To nie w kategoriach zagrożenia, tylko konkurencji, a pamiętajmy, że siła robocza na Kubie jest tańsza, tak? Co do statków co do portów w innych częściach Karaibów, czyli mam tu na myśli zarówno porty należące do Stanów Zjednoczonych, jak i jamajkański, Kingston, tak? Na Bahamach. No tak, bo Kuba zaczęła się rozwijać, inwestycje z innych krajów zaczęły napływać pewne i nagle jest niepokój. No Kuba, Kuba potrzebuje inwestycji zagranicznych i zaczęła kreować markę, to znaczy, żeby móc przyciągnąć, musiała dokonać zmian wewnętrznych i zaczęła te zmiany wprowadzać. No to się tak? bardzo wyraźnie od 2008 roku, pomimo to, że pierwsze były bardzo delikatne i rozmazane, nazwijmy to, tak już od 2013 roku, kiedy wprowadzono reformę prawa migracyjnego i pozwolono Kubańczykom w zasadzie bez ograniczeń wyjeżdżać. No mamy pewne ograniczenia co do kilku zawodów, tak? Czyli osoby związane z wojskiem, ze służbami bezpieczeństwa i lekarzy, którzy mają ograniczenia w wyjazdach. No i barierą są finanse dla Kubańczyków. No tak, to nie tylko dla Kubańczyków, to wszędzie, też, tak? Tak, to znaczy, znam wspaniałych przyjaciół, ludzi, którzy chcieliby pojechać na Kubę. Może tylko to, że Kuba jest wyspą, więc wydostanie się w inny sposób jest trudniejsze. Nie można wsiąść w samochód i przejechać granicę, tak? Ale to też jest gospodarcze, bo to też jakby porównując sytuację jakoś kiedyś Polski, no tutaj nie da się pojechać za granicę, przywieźć jakichś towarów, których brakuje, tak. Ponieważ to jest po prostu otoczone morzem. No to dlatego mówię, kraj wyspiarski, więc ma inne jakby uwarunkowania gospodarcze do rozwoju i rzeczywiście te zmiany, które zaczęła wprowadzać Kuba, a ostatnią jest przyjęcie nowej konstytucji, która utrwala strukturalne, czyli daje podwaliny pod głębokie strukturalne reformy, można popatrzeć na to, że wytrąca, czy też użyć argumentu, że tak naprawdę te zmiany wytrącają pewne argumenty w Stanach Zjednoczonych na utrzymanie embarga. Czyli okazuje się, że to jest... Dlatego, że ten argument główny to jest, nie zniesiemy embarga, dopóki Kuba nie zacznie wprowadzać zmian systemowych. I nie zacznie się demokratyzować. No to zaczyna się w takim razie wprowadzać zmiany systemowe, już własność prywatna, zaczynają ludzie móc zarabiać pieniądze. Coś tam 20% osób aktywnych zawodowo obecnie na Kubie pracuje w sektorze prywatnym. No to jest jakiś paradoks, czyli jakby pozytywne zmiany, bo ja rozumiem, że w tej części świata są to bardzo pozytywne zmiany, które jednak no, można by je ocenić, że może nie są aż tak z takim rozmachem, jak należy tylko oczekiwać, ale są, nagle stają się niewygodne tak naprawdę, bo nagle się okazuje, że już nie ma tego, tak jak powiedziałaś, powodu, dla którego trzymamy bat nad Kubą. Znaczy, jest trudno niektórym osobom z tej opcji politycznej, bardzo konserwatywnej i radykalnej w postawie wobec rządu kubańskiego, nie przyjąć do wiadomości, ale przyznać, że następują zmiany. I mam tu na myśli głównie imigrację, tą antykastrowską, bardzo twardą w postawie wobec Kuby, która wywodzi się ze starej, złotej emigracji kubańskiej z okresu 59-61, czyli tego pierwszego fali emigracyjnej sprzed kryzysu rakietowego, gdzie z Kuby wyjechała głównie klasa wyższa, osoby powiązane gospodarczo i majątkowo
z elitami politycznymi ze Stanów Zjednoczonych również, albo jeśli nie politycznymi, to gospodarczymi, która to straciła dużo na Kubie, ta emigracja, ale też łatwo przystosowała się do warunków panujących w Stanach Zjednoczonych i dzisiaj ma wpływ na sytuację, na politykę Stanów Zjednoczonych wobec Kuby. A mam takie pytanie, bo czy to może też oznaczać, że w związku z tym, że no, Stany Zjednoczone, obywatele Stanów Zjednoczonych dość długo to nie mogli inwestować, prawda, nie mogli tam jak przychodzić spraw gospodarczych i na Kubie pojawili się inni partnerzy. Już nie mówię o Rosji, tak, ale pojawiły się kraje europejskie, prawda, te wszystkie spółki. No, czy to nie jest troszkę tak, że Stany Zjednoczone widzą, raz się mówiło, że im się balkon urwał, tak, ta Kuba się im urwała i teraz nie dość, że ich tam nie ma, to oni się demokratyzują i jeszcze zaczyna napływać kapitał z innych krajów i tak no, na Kubę się jeździ z euro, tak? Czyli ta Kuba i w piłkę zaczyna się grać. Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych jest prowadzona, to znaczy traktuje Stany Zjednoczone jako wyspę, tak? Która powinna bronić się i przede wszystkim czuwać nad bezpieczeństwem swoich granic. Więc jakiekolwiek zmiany, które następują w krajach, które bezpośrednio graniczą, a Kuba jest takim krajem, dzieli ją tak. od Stanów Zjednoczonych zaledwie 90 mil. Te słynne 90 mil, o których na przykład śpiewa Gloria Estefan, tak? która tak. jest zagorzałą przeciwniczką kastryzmu i wywodzi się, jest córką, urodziła się na Kubie i wyemigrowała mając chyba 3 lata z Kuby. A czy te działania mają jakby też powstrzymać napływ tego kapitału z Francji, z Hiszpanii, z Włoch, z Kanady? Znaczy embargo jako takie przez ustawę Helmsa-Bartona działa na kraje trzecie. Tak? To znaczy, to jest to, o czym wiele osób wskazuje i to jest poruszane również na forum nie tylko Unii Europejskiej, ale przede wszystkim na forum ONZ-u, że Stany Zjednoczone stosują swoje prawo wobec państw trzecich. Tak? I nie tylko wprowadzają sankcje bezpośrednie wobec Kuby, ale każą kraje trzecie za to, że handlują tak, z Kubą. Z Kubą. To teraz na przykład jest ten nacisk związany z ropą, tak, żeby nie sprzedawać Kubie ropy czy różnych towarów i to jest taki nacisk na te firmy, które mają też swoje interesy w Stanach Zjednoczonych. Tak, trudno czyli firmy, które mają, prowadzą interesy ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli chcą nadal prowadzić, nie mogą prowadzić interesów z Kubą. Tak? Czyli tak naprawdę Kuba jest skazana na kraje, które nie prowadzą. Są politycznie wobec Stanów Zjednoczonych nastawione negatywnie, tak? Czyli kto pozostaje Kubie do prowadzenia handlu w takim, znaczy aktualnie, tak? Iran, Wenezuela, Białoruś, tak? Rosja oczywiście. Chiny, tak? Czyli te kraje, które stoją w opozycji, czy też w tym dyskursie opozycyjnym, gospodarczym wobec Stanów Zjednoczonych, bo albo małe, albo handlują małe firmy, które nie prowadzą biznesu. Większych biznesów, albo robi się to przez kraje trzecie, czwarte, tak? Czyli na przykład eksportuje się Mercedesy do Stanów Zjednoczonych przez firmy egipskie na przykład, tak? Bo o takich rzeczach też wiadomo, że części na przykład do samochodów, które wytwarzane są przez producentów, którzy również wytwarzają na rynek Stanów Zjednoczonych, idą różnymi dziwnymi drogami i docierają na Kubę, ale już tracą ślad tego producenta. A to wszystko powoduje cenę, prawda? Generuje cenę, bo żeby wykonać te wszystkie operacje, żeby byli kolejni pośrednicy, żeby gdzieś to przeszło, to wszystko każdy musi po drodze zarobić. I jeszcze tutaj jest obecność Chin, prawda? I to jeszcze Chin, które od XIX wieku są na Kubie obecne, no bo Chińczycy tam jest chińska dzielnica, oni obecni byli zawsze. Nie, oni są troszkę u siebie tam, nie? Znaczy Chiny były obecne, no ja bym może nie powiedziała, że są u siebie. Bardziej u siebie są Amerykanie. Myślę, że Stany Zjednoczone są bardziej u siebie niż Chiny, ale rzeczywiście tradycja relacji, nazwijmy to gospodarczych, jest długa z tego względu, że w połowie XIX wieku, kiedy zaczęło być nieopłacalne albo wzrosły koszty utrzymania niewolników, a później nastąpiła abolicja niewolnictwa, na Kubie
poszukiwano taniej siły roboczej. I tą tanią siłą roboczą była ludność z Azji, z Chin, która była kontraktowana przez kompanie brytyjskie bezpośrednio albo z rządem umowy chińskim podpisywane, tak? I ponad 100 tysięcy pracowników w drugiej połowie XIX wieku i pierwszej dekadzie XX wieku dotarło na Kubę, tak? Tak, jeszcze jak ten kolej skończono budować, Stany Zjednoczone, tak, to była kolejna fala, prawda? Głównie trudnili się, znaczy zamysł był, żeby pracowali, zastępowali ludność czarną, tak? Pracującą najpierw niewolniczą, później już wolną, która nie chciała podejmować tej pracy na plantacjach, a tak naprawdę skończyło się na tym, że zaczęli zajmować się drobnym handlem, rzemiosłem i głównie osiedlali się, posiadali te kontrakty 4-8-letnie i osiedlali się w dużych miastach, tworząc te takie enklawy chińskie, dzielnice chińskie i taką dzielnicę chińską Hawana posiadała i posiada do dzisiaj, chociaż ona już w swojej tej ciągłości, tradycji, ona ma niewiele wspólnego z tą dzielnicą, która była w Hawanie do lat 60., tak? Bo do lat 60., początku lat 70. jeszcze Chińczycy, którzy pamiętali dziadków czy ojców, którzy przyjechali na początku wieku, no już ich nie ma, tak? To są już jest nowi Chińczycy, którzy przyjechali w latach 90. No to czego w takim razie prezydent Trump teraz chce? No co, chce zadławić wyspę, odcinając ją od ropy naftowej? Wiem, że jestem w kolejkach. Znaczy, ja myślę, że tu jest tak naprawdę polityka wobec... Kuba jest elementem gry w szachy tak naprawdę, układu sił. Nie można zapomnieć, że jest ważna dla Stanów Zjednoczonych, dlatego że na Kubie mamy bazę Guantanamo, która od 1901 roku, tak, dzięki poprawce Plata. Poprawce do konstytucji kubańskiej, która mówiła, że Kuba jest krajem niepodległym, ale Stany Zjednoczone mogą, też między innymi, ale mogą za każdym Plata, razem inaczej, interweniować. Poprawka Plata, tak, była kartą przetargową, to znaczy bez tej poprawki nie byłoby wolności i o tym wiedzieli kubańscy politycy, którzy brali udział w konstytuancie, czyli w tym zgromadzeniu, które i tworzyło tekst konstytucji, która została wprowadzona w 1902 roku. I wiedzieli o tym, że albo z poprawką Plata, albo wolność taka, albo żadnej wolności. Żadna, bo to przecież był ten projekt, że właściwie ta gwiazda biała, samotna, miała być włączona do gwiazd i Stanów Zjednoczonych, znaczy, Kuba miała być włączona. Kubańczycy, było, ale nie było konsensusu ani ze strony Stanów Zjednoczonych pełnej zgody, żeby jeszcze jedno państwo mieć na wtedy, tak, słabo rozwinięte gospodarczo, prawda, na barkach, bo pamiętajmy, że Puerto Rico miało, wtedy dzieliło ten sam los co Kuba, czy też Kuba dzieliła ten sam los co Puerto Rico. Puerto Rico się zbankrutowało. Nie uzyskało niepodległości Kuba, tak? I były również tendencje zjednoczenia ze Stanami w ramach, wśród polityków kubańskich, tak? Tak. To znaczy z dwóch stron, ale no, to są takie te właściwie te jakby źródła tego konfliktu, czy tego niepokoju między Kubą a Stanami Zjednoczonymi. To nie jest tylko związane z rewolucją kastrowską i tak dalej. To już wszystko wcześniej się zaczęło, prawda? Ta cała jakaś, jakby no, właściwie ja bym bardzo chciał, żebyśmy kiedyś mogli porozmawiać o tym okresie właśnie wojny między Stanami Zjednoczonymi a Hiszpanią, o Karolu Miałowskim, bo przecież mamy, tak, wspaniałego naszego dowódcę wojsk kubańskich, który tak naprawdę pokonał Hiszpanię i takie rzeczy, bardzo, o których bardzo właściwie ciekawa postać. No to ja myślę, że musimy spokojnie zrobić jedną audycję o samym Karolu Miałowskim. Powiedz mi, a czy myślisz, że Rosja będzie chciała wrócić jako gracz? Już wróciła. To znaczy Rosja chyba inaczej wyszła, ale pozostawiła zawsze raz sentyment
dwa relacje wojskowe, których nigdy nie porzuciła, bo sprzęt wojskowy tak. zawsze był rosyjski, najpierw radziecki, później rosyjski. I ta obecność wojskowa w basenie Morza Karaibskiego jest nadal obecna, nie tylko za sprawą państwa takiego jak Kuba, ale pamiętajmy, że Karaiby to również wybrzeże karaibskie Wenezueli. I tutaj tak, te i tam wpływy, oczywiście. Tak, jest, mamy Nikaragłę, która ma dostęp do Karaibów i również wojsko nikaraguańskie jest wyposażane sprzętem rosyjskim. No i niektóre wyspy, małe wyspy na Karaibach, które również utrzymują relacje z Rosją i są wyposażane, bo ten sprzęt rosyjski jest tańszy, tak? Dokładnie. Także to jest tak naprawdę, ja nie wiem, czy do końca polityka Trumpa jest wymierzona w Kubę, czy też Trump stara się odbudować siłę militarną Stanów Zjednoczonych i obecność militarną. Pamiętajmy, że jest to prezydent, który chyba obecnie przeznaczył najwięcej pieniędzy na odbudowę potęgi, na militaryzację kraju. To znaczy rzeczywiście finansuje, ja nie jestem amerykanistą, w sensie nie zajmuję się Stanami Zjednoczonymi, tak? Ale wiadomo, że przeznacza ogromne sumy na wojsko, tak? Ale widzisz, bo tak faktycznie... I to jakby jest wpisane w strategię, to znaczy jeśli przeznaczamy na wojsko, to umacniamy również swoją obecność wojskową w regionie. W regionie, tylko że tutaj rozmawiamy o szachach, a tymczasem najbardziej cierpią ludzie, tak? Bo ta rozgrywka szachów jakoś się rozegra. Ja mam ciągle nadzieję, że... I cierpią ludzie nie tylko na Kubie, bo Kuba to, znaczy społeczeństwo kubańskie to społeczeństwo Daki i Daya, to się tak ładnie mówi, czyli stąd i stamtąd Kubańczycy, 3 miliony prawie Kubańczyków mieszka za granicą Kuby. Kuba liczy 11 milionów mieszkańców i do tego trzeba doliczyć te 3 miliony diaspory i emigracji współczesnej. Mamy 1 800 000 Kubańczyków w Stanach Zjednoczonych, a reszta jest rozrzucona po świecie. Byłaś niedawno, prawda, na Kubie. Jak to teraz tam, czy jakie głosy do ciebie dochodzą? Wiesz, my mamy wręcz takie pytania, nawet teraz robiliśmy taki weekend kubański, mieliśmy pytania na naszych warsztatach podróżniczych, gdzie przygotowujemy ludzi do tego, że pojechali sobie samodzielnie na Kubę, jakoś ładnie to wyspę odkrywali. Mieliśmy pytania wręcz, czy w ogóle warto jechać, czy można jechać, bo nie ma paliwa, bo w Jasuli już nie jeździ, autobusy nie jeżdżą i jest tutaj szaleństwo, czy tam ja w ogóle może można powiem, jechać. Ja może powiem taką anegdotę. Jak byłam studentką i w 87 roku pojechałam do Hiszpanii, to pytanie od moich kolegów geografów na Kongresie Studentów Geografii, bardzo poważne pytanie, zadano mi dwa. Jedno, czy to prawda, że w Polsce nie ma papieru toaletowego? I co wtedy robimy? I drugie pytanie, czy to prawda, że po ulicach w Warszawie chodzą niedźwiedzie polarne. Naprawdę? Tak. Ja myślę, że nie należy się bać jechać na Kubę. A to, że nie ma benzyny, no mamy nogi. Są koniki. Można spacerować i chodzić. Jeśli człowiek ma czas, to można jechać. Jeśli nie jeżdżą autobusy, to ta ciuchcia stara między Santiago a Hawaną chodzi, chociaż ona chyba nadal kiepsko sobie radzi, ale można folklorystycznie przejechać się do Santiago. Będzie to trwało dobę albo troszeczkę więcej, ale... No wiesz, my tak zresztą namawiamy ludzi do takich samodzielnych podróży, raczej nie korzystania z ogromnych, wielkich biur, bo to też czasem się niedobrze kończy. Jak Thomas Cook zbankrutował i... Natomiast takie nasze podróże, takie wyjeżdżanie pomagają ludziom, prawda? Bo oni tam przyjeżdżając, mieszkając, jedząc u ludzi bardzo przedsiębiorczych, prawda? Bo Kubańczycy są bardzo przedsiębiorczy. Tak jak my byliśmy przedsiębiorczy w latach 70., 80., znaczy człowiek w kryzysie, u niego się
pobudza pewne elementy, które... Kreatywność jest ogromna. Rzeczywiście Kubańczycy jakby rozwinęli tą swoją kreatywność, no bo żyją w permanentnym kryzysie od 62 roku. Ja nie mówię od 59, bo nie jest tak. To znaczy ten zaostrzenie polityki embarga od 62 roku rzeczywiście wpędził Kubę tak naprawdę w permanentny kryzys. Były momenty lepsze, to znaczy ten moment chyba najlepszy to były lata, druga połowa lat 70., tak, kiedy współpraca między RWPG była bardzo intensywna i rzeczywiście Kuba na tym korzystała, bo Kuba korzystała, prawda, i była członkiem RWPG. Natomiast dzisiaj, no, ja myślę, że trzeba jeździć, bo raz, Kubańczycy są, jeśli mówimy z perspektywy społecznej, Kubańczycy są otwarci. Są nieufni, ale jak już zaufają, to otwierają serce. Dzielą się wszystkim. I oczywiście oczekują, bo jak ktoś ma mało, to oczekuje, że ta osoba, która przyjedzie, odwdzięczy się, tak, za tą gościnę. I to jest chyba naturalne. Ja daję i mam nadzieję, że ty też coś z siebie dasz, tak? Ale też jest szansą na to, żeby popatrzeć na to społeczeństwo właśnie z perspektywy poznania tego, jak ludzie sobie radzą w kraju, który jest otoczony ze wszystkich stron wodą i nie ma tej takiej wolności, jaką nam dzisiaj dano, tak, Polakom, żeby korzystać, tak, z tego, że możemy się poruszać bez wiz, bez paszportów po Unii Europejskiej, żeby oni już na szczęście nabrali trochę zaufania i mówią na ulicy nawet to, co myślą. To nie jest prawda. Znaczy, ja się spotkałam z takimi pytaniami, z takimi wypowiedziami od kolegów, którzy byli, albo studentów, że Kubańczycy nie chcą mówić. Nie wiem, gdzie byli. To znaczy, ja nie miałam problemu z komunikowaniem. Ja pamiętam, jak z kolektywem w Fabryce Papierosów dyskutowałem o Wałęsi. Ostatnie 2-3 lata w ogóle dokonały się ogromne zmiany w sposobie myślenia Kubańczyków, którzy mówią, nie mają problemu. Są pewne tematy tabu, albo inaczej takie, których oni nie poruszają, bo mają swoje zdanie. To znaczy, na przykład jest to Fidel Castro, tak? Z różnych powodów nie chcą, ale też im czasami jest, wydaje mi się, trudno przyznać, niektórzy na nim stawiają krzyżyk i, prawda, najgorsze rzeczy mówią i mają też rację. I są ci, którzy po prostu patrzą na niego jak w obrazek, dlatego że tłumaczą, moja rodzina była z nizin, nie miała nic, a po rewolucji ja mogłem się wykształcić i moje dzieci skończyły Ja takie szkołę. Głosy też znam, zwłaszcza, że jeszcze przyjęliśmy nazwisko właściciela plantacji, do którego należała moja rodzina. Tak, i wydaje mi się, że trzeba uszanować każdą z wizji, każde ze zdań, dlatego że no, Kuba jest ciekawym krajem, bo jest podzielona, tak na pół. I tak naprawdę i jedna strona, i druga strona ma rację, tak? I oni chyba, i to jest ciekawe, że oni z tym żyją, to znaczy, bo każdy Kubańczyk ma rodzinę za granicą. Ja nie znam rodziny, chociaż są takie, tak? Które prawie w tej rodzinie nuklearnej większość mieszka na wyspie, ale okazuje się, że później ciotka jest w Stanach, tak. Albo prawda, córka siostry jest. No i ta historia emigracji jest bardzo stara też, prawda? Bo to jest ta bliskość przecież to historii. Tak, historię, emigracja, to, zawsze, to nie jest tylko emigracja pokastrowska, to są również wcześniejsze. Wieszcz wolności kubańskiej, czyli José Martí, tworzył statut pierwszej, znaczy tej rewolucyjnej partii kubańskiej w Nowym Jorku, będąc na emigracji politycznej, prawda? Także to jest chyba najlepszy przykład tego, że tradycja emigracji kubańskiej ma długą, jest długa, a no, jeden z założycieli, Meja, z założycieli partii komunistycznej zginął w zamachu w Meksyku, prawda? Także no, ja myślę, bo w ogóle ja bardzo bym chciał zaprosić sobie jeszcze, jak poukładamy pewne też tematy, bo jest o tyle można o Kubie powiedzieć, o których ludzie nie wiedzą, bo nawet nie ma źródeł, chociaż pewne książki są, ale bardzo takie wyrywkowe, powierzchowne, więc ja bym cię bardzo chętnie zaprosił, żebyśmy nawet sobie ustawili takie tematy,
niektóre nawet bardziej odrażliwe, inne, bo już dzisiaj nam zabraknie na to czasu, bo moglibyśmy po kubańsku rozmawiać tutaj do rana. Natomiast ja bym cię prosił, czy mogłabyś zarekomendować jakąś lekturę, coś, co ktoś, kogo naprawdę interesują, interesuje ten region i takie tematy, mógł coś poczytać? Żeby cię nie reklamować, ale wydaje mi się, że jeśli interesuje nas Kuba, to może warto sięgnąć najpierw do takiej książki, która zresztą wydana została pod moją redakcją, ale jest to kompendium tekstów poświęconych relacjom Polski z Kubą. Nazywa się to Relacje Polska-Kuba, Historia i Współczesność, wydana przez Uniwersytet Warszawski w 2013 roku. Ale to, co jest najważniejsze, że jest po polsku, dla tych osób, które nie czytają po hiszpańsku, i dwa, jest w PDF-ie online. Czyli zamieścimy link, tak. Będziemy można sobie to ściągnąć i sobie to przeczytać. A propos polsko-kubańskich relacji, chciałabym, żebyś wytłumaczyła mi, ponieważ jeszcze nie wiem dlaczego, w Hawanie na placu Świętego Franciszka siedzi Chopin. Postawiony przez Instytut Adama Mickiewicza całkiem niedawno. Już w dobie, kiedy upadły ostatnie oficjalne relacje kubańsko-polskie. Czy masz jakiś pomysł, czy wiesz coś? Nie wiedziałam, że stoi. Siedzi, tak, znaczy, ale postument, tak? Siedzi postument i jeszcze tylko powiem ci, że tam jaka sytuacja jest, że zrobiliśmy sondę. To taki bareizm jest, że zrobiliśmy sondę uliczną, czy chodzący ludzie ale wiedzą, kto to domyślać. Jest. Tak? Dlaczego? Tam siedzi? Raz. Relacje muzyczne polsko-kubańskie są bardzo ścisłe, silne. Było w okresie tej prosperity relacji polsko-kubańskich. Że wielu muzyków, kilku muzyków brało udział w chopinowskich konkursach. Może tak. I to byłaby dobra odpowiedź, ponieważ ci ludzie, których pytaliśmy, a na placu akurat nie było z Azji ludzi, którzy jeszcze powiem widzieli. Jedną rzecz. Jest takie małżeństwo, on był technikiem, nie będę tutaj mówiła nazwisk, bo nie wiem, czy sobie życzą tego, ale jej tak, on Polak, który był technikiem muzycznym i współpracował ze słynnym bardem kubańskim, teraz mi wypadło nazwisko, ale wiesz o kim mówię. Sylwią Rodriguezem. Dziękuję. A ona znana pianistka, w swoim okresie lat 70. i 80. słynna pianistka kubańska, która grała właśnie Chopina, Nancy Casanova. No i może to byłoby świetne. Grała tylko w konkursie chopinowskim. Gdyby to były nie te prawdziwe wiem, powody. Być może to jest powód. Wiemy, że jest jeszcze jedna rzecz, relacja ścisła między konserwatorem zabytków i historykiem Lealem, tak? Który zafascynowany jest kulturą polską. Proszę. I również no to byłoby lepsze to wytłumaczenie, ponieważ ci ludzie, których spotkaliśmy na placu Świętego Franciszka, twierdzili, że to jest ktoś taki, że jak się koło niego usiądzie i się go złapie za kolano, to przynosi szczęście. I on ma tam takie wyślizgane kolano i Polak Polakowi to nie potrzebuje. Chopin mieszkał przez wiele lat na Majorce, tak? Także być może może i to w okresie, w którym Kuba należała do Hiszpanii. No nie, to proszę, czy okazuje się, że może... Nie? Nie. Wróćcie. W takim razie tak. Ale relacje, znaczy są, jest ścisłe relacje. My tak? O tych relacjach w ogóle polsko-kubańskich postaramy się opowiedzieć, zwłaszcza o tym takim Karol Miałowskim, właściwie Kościuszko taki to kubański nasz jest. Ja z kolei chciałem was zaprosić wszystkich 4 października o godzinie 20:00, to będzie nietypowo, dzisiaj nietypowo godzina, potem będzie nietypowy dzień po piątek, ale będę z Izabelą Torres rozmawiał o tym, jaka tajemnica kryje się pod tą wyspą. Co tam jest, jakiś rodzaj czakramu, czy jakiejś przestrzeni, czy jakiejś emocji, której nie ma nigdzie dokładnie na świecie, która powoduje, że ludzie na Kubę ciągle wracają, że
są tacy, którzy zapadają na chorobę kubańską i nie mogą już się od tej wyspy uwolnić. Ja Ci, Katarzyna, chciałem ogromnie podziękować. Mam nadzieję, że to jest w ogóle początek naszej współpracy i opowiadania o Kubie, dlatego że chcemy, żeby jak najwięcej dobrych, profesjonalnych, dobrej wiedzy, dobrych informacji do Was docierało, do Was wszystkich, którym Kuba jest bliska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy. Do zobaczenia. Ogromnie dziękuję. Dziękuję.